Cześć, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo, takim spontanicznym. Postanowiłem nagrać coś tam ciekawego, bo na zewnątrz upał piekło jak byk, nie idzie już się usiedzieć, więc postanowiłem siedzieć w chłodnym pomieszczeniu i coś fajnego przygotować wam, gdyż powiem wam teraz, gdyż życie stało po prostu lepsze dla zdrowia. I ktoś z tego skorzysta. A co wam pokażę ciekawego? Pokażę wam kolejną chmurę, czyli kolejny dysk. Teraz powinien się zapytać, jaką swoją chmurę znalazł? Czy też był Dropbox, był Box Drive, czyli też taka chmura była, nie? Był pCloud, opowiedziany, był Microsoft OneDrive, był dysk Google, był iCloud. Był Xiaomi Cloud, była Huawei Cloud, chyba o Samsungowym Cloudzie też już było wspomniane. No to co jeszcze jest? Pewnie się zastanowicie. Jest jeszcze Amazon, czyli firma Amazon, twórca kultowych Kindle i Alexy, ma jeszcze swój dysk w chmurze. Nazywa się to po prostu Amazon Drive. I teraz wam pokażę, jak z tego skorzystać. Jak założyć konto Amazon, wreszcie przeglądarkową, klienta dla Windowsa. Spróbujemy zainstalować, zobaczyć. Taki tutaj film może by trochę długi być. I aplikację mobilną jeszcze na koniec, nie? Gdyż ja postanowiłem, gdyż nie mam co robić, a ten film może być troszkę długi, gdyż chcę ten czas zająć się czymś. Bo po pierwsze, bo po prostu nie mam co robić. A ja ten film tam podzielę. Zrobię tak zwane timestampy, czyli w opisie filmu będziecie mogli sobie szybko przejść na przykład do aplikacji, albo szybko przejść do wersji przeglądarkowej. Jeżeli was to interesować, będzie tylko jedna rzecz, nie? Także nie będziecie musieli całego filmu oglądać. Także jedziemy. Żeby sobie założyć konto Amazon Drive, to potrzebne jest konto Amazon. Żeby to sobie założyć, to po prostu wyszukujemy w Google. Przejdźmy do normalnego Google'a. O, wpisujemy tutaj Amazon Drive. Drive, proszę bardzo. Przechodzimy Amazon Cloud Drive, bo tym się będziemy zajmować. A jeszcze tego wspomnę wam już od góry, nie? Z góry, że Amazon też posiada takie coś jak Amazon Photos, czyli to jest taki odpowiednik googlowskich zdjęć Google. Jak wiadomo, Google ma dysk Google, czyli Google Drive i zdjęcia Google, czyli Google Photos. Ale Amazon Photos, ani Amazon Photos, ani Google Photos się nie będziemy zajmować na tym kanale, gdyż ja zdjęcia w chmurze trzymam, ale jako zwykłe pliki, czyli po prostu w usłudze typu Drive, a nie Photos. Po prostu w normalnych folderach, w hierarchii folderowej, a nie jako albumy, bo ja takiego czegoś nie lubię. Dobra, weszliśmy na stronę Amazonu. I teraz trzeba, widzicie tutaj logowanie jest, bo już tutaj konto mam. Hasło jest zabezpieczone, także spokojnie. A jeżeli nie masz konta, to klikasz Create Your Amazon Account. I tutaj tak. First and last name, czyli na imię i nazwisko. E-maila podajesz, hasło ustawiasz i powtarzasz hasło jeszcze raz. Klikasz potem Create Your Amazon Account i potem będziesz musiał z e-maila przepisać kod, bo nie ma linka, tylko jest kod do przepisania. I jeszcze podczas rejestracji mogą cię zapytać, czy chcesz numer telefonu sobie dodać. Ja polecam sobie dodać numer telefonu, dzięki czemu nie będą te kody przychodziły ci na maila, tylko na SMS. Jest to bezpłatne, więc polecam dodać, nie? Ja wyjdę z tego, bo ja już konto posiadam, więc ja się zaloguję. Jeszcze tutaj podczas logowania możesz zaznaczyć sobie Keep the Signed In, czyli żeby było automatyczne logowanie, zalogowane zawsze. Więc ja tego nie włączam, ja klikam Sign In, czyli zaloguj się. O, i jesteśmy w chmurze. I co my tu mamy?
szybko interfejs, tylko wam tak omówię, nie? Jakby mi się coś działo albo coś, bo ja mówię wam to sobie tak mam, że muszę robić przerwy. To zrobię przerwę, albo jakby nie zdążył, to po prostu wytnę to z postprodukcji i dokończę innego dnia. Dobra, co my tu mamy? Po lewej stronie, na środku mamy carskie pliki i foldery. Po lewej stronie mamy menu. Tu możemy upload, tu sobie możemy wybrać files, czyli plik. Możemy do pojedynczy bądź kilka plików załadować. Dalej mamy a folder, czyli po prostu cały katalog możemy dodać. I tyle. Dalej mamy all files, czyli wszystkie nasze pliki. Recent files, czyli ostatnio otwierane i wgrywane pliki do chmury Amazonu. Dalej mamy shared, czyli udostępnione przez kogoś innego dla nas takie pliki. Google, z Google też chyba takie coś posiada. Albo OneDrive taki też posiada, że możemy innym użytkownikom OneDrive'a czy dysku Google udostępnić, nie? Dostęp. Dalej mamy treść, czyli kosz i jeszcze tu jest Amazon Photos, to właśnie nie będziemy tego omawiać, ale otworzę wam to, żebyście mogli zobaczyć. To jest taka zupełnie osobna usługa, niezależna. W zasadzie to jest po prostu taki odpowiednik zdjęć Google Play, zdjęć Google. I jeszcze manage storage, czyli zarządzanie przestrzenią. I tu masz napisane ile zajęte miejsca, za darmo masz 5 giga, jak nie powiedziałem. I po prawej stronie masz możliwość wykupienia sobie większej przestrzeni. Te ceny się zmieniają, nie? Także polecam sobie zaknąć w własnym zakresie, bo te ceny się mogą zmieniać, nie? No, to tyle. Wyjdziemy z tego zarządzania. No i jeszcze get the app, czyli po prostu linki do aplikacji dla Windowsa i z tego klienta do obsługi ma Amazon Cloud, czyli właśnie te chmury i jeszcze aplikacja dla Androida, nie, ale aplikacja na Androida czy iOS-a, ściągacie z App Store'a do iOS-a i z sklepu Play do Androida, nie? Dobra, i co jeszcze można z tymi plikami sobie zrobić? Pokażę wam na przykładzie jakieś tapety. O, tu macie, otworzyłem katalog, ja tutaj mam jakieś tapety na pulpit powgrywane, nie? I sobie możecie, jak to są zdjęcia, to sobie możecie normalnie otworzyć i podejrzeć i z całkami na klawiaturze przewijać. Proszę bardzo. Bardzo fajnie, ładnie to wygląda, mi się to podoba. Wcale nie musicie używać Photos, żeby sobie zdjęcia przechowywać. Ja nawet nie lubię tego. Ja polecam od siebie przechowywać zdjęcia sobie w taki sposób, jakby to nie były zdjęcia, czyli po prostu Amazon Drive, czy tam dysk Google, a nie zdjęcia Google i Amazon Photos. Ja tej usługi nie lubię, bo tam Amazon Photos pozwala, ja to sprawdziłem, ja wam mogę powiedzieć. Tam możesz sobie jakąś obróbkę prostą zrobić. Podobnie jest w przypadku zdjęć Google, tylko że tam jest tych narzędzi od Google jest więcej. Tam możesz sobie przyciąć, jakieś albumy robić, pokazy slajdów. Ale jeżeli tych takich narzędzi nie potrzebujesz, to nie używaj Photos, tylko normalnego dysku OneDrive'a. Zwykłego dysku na inne pliki. Tam też, tu też możesz sobie zdjęcia wgrać i będzie ci wszystko się synchronizowało i będzie działało. Także nie ma problemu. To także to tyle. Z pojedynczym plikiem możesz sobie zrobić takie rzeczy jak share, czyli tu możesz sobie udostępnić plik w postaci linka, wysłać e-mailem linka, albo tego po prostu skopiować, udostępnić na Facebooku i Twitterze, nie? Dalej mamy download, czyli zwykłe pobieranie pliku na dysk. O, do góry się pojawiło.
nic szczególnego. Rename, czyli zmiana nazwy pliku. Move, czyli przeniesienie do innego folderu. Jak widzicie, tutaj mam tylko jeden folder, więc nie da się tego donikąd przenieść. Bo jeszcze mamy move to trash, czyli usunięcie, przeniesienie do kosza. I cancel, czyli anulowanie zarządzania plikiem. I to jest jeszcze zaznaczanie, czyli możesz sobie zaznaczyć kilka plików i te same rzeczy z nimi zrobić. A czekajcie, wyjdę do folderu głównego, a z folderami takie rzeczy możemy zrobić. Share, czyli udostępnianie, też w taki sam sposób jak pliki. Download, tylko że w postaci zipa foldery są pobierane, proszę bardzo. To jest super sprawa, bo nie musisz pobierać ręcznie plik za plikiem, tylko automatycznie możesz pobrać cały folder w postaci archiwum zip. Dalej mamy rename, czyli zmiana nazwy, przenoszenie i usuniesienie do kosza. Czy dałoby się jeszcze kopiowanie, nie? No ale takiej opcji tutaj nie widzę. Jest tylko przenoszenie. No zawsze możemy sobie stworzyć folder i przydałoby się kopiowanie. Chyba że jak zrobię move, to tutaj jest opcja kopy, ale takiej opcji tutaj nie widzę. No zawsze możemy użyć managera plików jakiegoś innego, który obsługuje protokół Amazonu. Nie? I żeby, na przykład Solid Explorer chyba też, na Androidzie też obsługuje chyba konto Amazon. To zrobię osobny film, jak dodać tam konto. Dobra. No i tak to wygląda w pokuszce, jeżeli chodzi o wersję przeglądarkową. Tu mamy jeszcze możliwość utworzenia folderu pustego. Create new folder. Tu mamy jeszcze możliwość sortowania według nazwy. Bądź według rozmiaru. Nie. Według daty dodania. I będę sobie zrobić według nazwy i jeszcze tutaj masz możliwość według rozmiaru sobie sortowania plików czy tam folderów, nie? No to tak wygląda wersja przeglądarkowa. Do góry tutaj mamy jeszcze link, tutaj jeszcze informacja jest jakieś reklama. Tu mamy jeszcze możliwość manage storage. Account settings, tu mamy różne ustawienia konta, tym się nie będziemy zajmowali, bo tu możemy sobie hasło zmienić, wykupić więcej miejsca, język zmienić, sprawdzałem, polskiego nie ma, więc okej, na czas nagrywania filmu, nie? Use your Alexa content, no jak używasz Alexy, to sobie możesz włączyć obsługę, ale przez Alexa i jeszcze mamy tutaj manage third party apps, czyli jakieś aplikacje zewnętrzne, które obsługują konto Amazon, nie? No, ale tylko wyszedłem teraz całkiem tam z tego. Nie chcę fotos, co dysk. O, co my tu jeszcze mamy? Important, as an Amazon customer, your photos and video in an Amazon Drive are also saved to Amazon Photos. Deleting photos and videos Amazon Drive will result to aha, czyli wszystkie zdjęcia, które są zapisane w dysku od kiedy to 31 grudnia 2023 roku. Ja spróbuję to skopiować do tłumacza Google. Ja wam to przeczytam. Bo to important, to ważne. Ale mówię wam, zobaczymy o co chodzi. Ważne. Jako klient Amazon, twoje zdjęcia i filmy na Amazon Drive są również zapisywane w Amazon Photos. Usunięcie zdjęć i filmów z Amazon Drive spowoduje, że usunięcie z Amazon Photos. Odwiedź. Aha, no to już jasne. Czyli po prostu przechowują w dwóch miejscach. W Amazon Photos i w Amazon Drive. To też nie jest głupie. Bo jak wgrasz sobie Amazon do zdjęcia, jak jest do Amazon Drive, to potem nie musisz się zastanawiać, gdzie co masz. Tylko masz wszędzie wszystko, nie? To też fajna sprawa.
Ale co my jeszcze w tym menu mamy tam do góry? Print Color History, czyli jak jest historia wydruków. Bo print to wydruk. No, na to wychodzi. SND, no, to jest jakaś firma, usługa firmowa. Więc na ten temat nie wypowiem. Get the apps, linki do aplikacji, pomoc, wysłanie od opinii i jeszcze mamy sign out, czyli wylogowanie się z wersji przeglądarkowej, nie? Także jeśli chodzi o wersję przeglądarkową, to tyle. Muszę zrobić na chwilę przerwy, zobaczyć, czy będę w stanie nagrywać dalej, nie? I przejdziemy, spróbujemy zainstalować sobie klienta dla Windowsa, zobaczymy, jak działa, nie? Bo ja już go instalowałem, bawiłem się chwilę, ale jeden dzień tylko. Także to jest film taki bardzo na gorąco, nie? Ale ja mówię, ja robię co jakiś czas przerwy, zapisuję sobie nagranie, robię stop, żebym potem miał łatwiej po prostu z wycięciem ewentualnie jakiejś tam niefajnej sytuacji, nie? No właśnie, także robię stop. Dobra, no wróciłem do was, zobaczymy. Zawsze mogę wstrzymać. Także żeby pobrać sobie klienta dla Windowsa, to szukamy opcji, tutaj na dole jest Get the App. I tu teraz to możemy sobie pobrać, bo ja to otworzyliśmy teraz na Windowsie. Więc klikamy Download the App, bo jest wersja na Maca też. Jak widzicie, ja już to mam tutaj pobrane. To jest instalator, więc zamkniemy sobie przeglądarkę, bo ona jest w tej chwili już niepotrzebna. Kontynuuj pobieranie, nie, zamknij. Bo jest pobrane, bo ja już to pobrałem poza anteną, żeby wam nie przyzadłużać, żeby zabierać czasu. To jest instalator online. Czyli on będzie ściągał prawdopodobnie jeszcze dodatkowo jakieś. Znowu Photos. Ale tym się nie przejmujcie, bo to logo, które jest napisane Amazon Photos, to nie znaczy, że nie możesz użyć i synchronizować sobie innych plików, na przykład muzyki, czy dokumentów, czy jakichś zupełnie innych plików, bo możesz. To się nie powinno nazywać tutaj Welcome to Amazon Photos, tylko Welcome to Amazon Drive Client i tyle. Klikamy Install, żeby zainstalować klienta do Windowsa i teraz poczekamy, aż nam się tutaj ściągnie. Ja to najwyżej wstrzymam nagrywanie, żeby nie było za długo. Ten klient działa tak samo jak te chmury działa tak samo jak klienty innych chmur, tak jak OneDrive, jak też Google, jak Mega, że włączasz synchronizację i sobie po prostu ustawiasz miejsce, gdzie jest specjalny folder, do którego wgrywasz pliki i automatycznie ci się synchronizują z Amazon Drive. To jest naprawdę super sprawa, nie? 5 giga jest za darmo, przypominam. No, tak, to jest pobieranie, to nie instaluje się tak powoli, tylko się ściąga. Jakby nie mogli spakować całego, nie, w instalator. Ale no tak by to się zrobili i co zrobimy? Nic. Tak to musimy korzystać tak jak jest, nie? Jeszcze opowiem wam przy okazji, że w weekend, wiem, to było w niedzielę? W niedzielę chyba u mnie to było, tak, albo w poniedziałek, bo u mnie w moim miejscu zamieszkania, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, była taka nowa ulica podobno, że u mnie też podobno, burza była jakaś, niektórym coś pouszkadzało dachy i niektórym nie było ciekawie. Drzewa też połamała tę pogodę, masakra. Także mówię, jak zapowiadają burzę, to po co wyczytajcie tam sobie wszystkie najważniejsze dla was meble ogrodowe i tak dalej. Bo to wiadomo, nie, niebezpiecznie. No tak opowiadam wam teraz o czymś innym, bo czekamy, ona się nam to ściągnie, nie?
Ja wam tylko powiem, jak tego klienta skonfigurować i pokażę, że działa, że jak wgram do folderu jakiś plik tekstowy, to on się pojawi w przeglądarkowej wersji. Nie? No właśnie. I na końcu aplikację mobilną, nie? Na Androida. Bo są dwie aplikacje, Amazon Photos i Amazon Drive. My się zajmiemy i będziemy zajmować wyłącznie Drive'em. Nie pytajcie mnie, się mnie o zdjęcia Google i o Amazon Photos, bo ja tego nie użyję. Tego nie będę używał. Bo mi się takie usługi nie podobają. Ja wolę przechowywać zdjęcia, tak, w chmurach, ale w postaci hierarchii folderów. Tak jak są foldery porobione na dysku, a nie jakieś albumy. Ja sobie robię albumy, ale albumem jest folder, a nie jakieś coś innego. Linki też tam można udostępnić znajomym czy komuś. Także to jest wszystko możliwe, nie? No. Tylko obróbki zdjęć nie ma. No ale to zdjęcia możemy w jakimś Gimpie czy Photoshopie obrobić, a nie w jakimś tam... Dobra, instaluje się, ściągnęło się, teraz się nam instaluje klient w systemie. Pokazuję wam wszystko, jak to, o, już jest na niebiesko, więc się zainstalował. Teraz instalkę możemy wyrzucić z dysku, bo jest już niepotrzebna. Teraz ten klient się uruchomił, otworzyło nam się takie okno i teraz mamy logowanie, więc ja muszę zatrzymać nagrywanie filmu i wprowadzę hasło, login i hasło do chmury Amazon Drive i do konta Amazon i się widzimy z powrotem. Jestem z wami z powrotem, zalogowałem się, potem był tutaj taki pasek loading up, czyli nam się wszystko ładowało i teraz mamy Amazon Photos. Czyli możliwość tutaj skonfigurowania, kopiowania się zdjęć. Możemy sobie kliknąć Get Started i tutaj sobie skonfigurować, jakie foldery mają się automatycznie synchronizować z Amazon Photos, ale ja tego nie będę robił, więc sobie tutaj odznaczymy wszystkie foldery, bo ja nie będę tego synchronizował, bo to są foldery systemowe, tutaj jest chyba muzyka, obrazy, pobrane pliki i tego typu sprawy. Nie? A w ustawieniach folderu tego klienta można podobno dodać własne foldery do synchronizacji. Więc klikamy done, czyli zrobione i teraz nam się otworzył klient. Sam program od Amazonu. I co my tu mamy? Home. Tu mamy napisane Browse your photos on. Czyli taka jak jest reklama, grafika tylko. Tu możemy sobie pause all activity, czyli wstrzymać całą działanie w tle tego programu. Tu mamy nasze konto. I tak, tu możemy wstrzymać działanie synchronizacji, ustawienia programu. Your Photos, czyli możemy otworzyć w przeglądarce nasz Amazon Photos, ale na ten temat mówię, nie wypowiem się, nie będę się wypowiadał. Manage Storage, czyli zarządzanie właśnie tam przestrzenią w chmurze. Help Center, to jest centrum pomocy, tego już nie będę otwierał. Release Notes, czyli jakieś informacje na temat obecnej wersji. Send feedback, czyli wysłanie opinii. About, czyli informacje na temat obecnej zainstalowanej wersji programu. I exit Amazon Photos, czyli wyłączenie całkowicie programu, nawet z Raya. Dalej mamy zakładkę backup. Tu możemy sobie tylko zamknąć tylko tą wersję close. Tu możemy sobie włączyć, dodać do foldery folder z automatyki backed up. To jest napisane, nie? Czyli możemy sobie dodać foldery, które mamy zapisane na dysku komputera zewnętrznym, pendrive'ie,
na jakimś innym nośniku, gdziekolwiek, jakiekolwiek foldery, które się same będą synchronizowały. To jest właśnie to, co mówiłem, że w ustawieniach programu można dodać własne foldery, nie? To jest właśnie to. I tu sobie dodajesz na przykład folder z dokumentami, gdzie masz swój folder, nie? I on ci się będzie synchronizował z tą chmurą. To jest naprawdę fajną sprawą. Automatycznie, tak, nie? Czyli nie będziesz musiał kopiować tych dokumentów, przenosić do folderu tej chmury, tego Amazon Drive'a na dysku komputera, tylko będziesz je mógł mieć tam, gdzie chcesz, żeby były. I tylko po prostu ten folder, gdzie są te dokumenty, dodajesz tutaj do tej listy. I się wtedy będzie to synchronizowało. Welcome to Amazon Photos, to jest tam znowu właśnie ta reklama tych zdjęć Amazon. Dalej mamy download, tu możemy sobie pobrać download folders, pobrać na dysk foldery, które są zapisane, nie? I klikamy download tu i teraz wybieramy folder, gdzie to ma się znaleźć i pliki zostaną pobrane. Takie jakie są, a nie w postaci zipa. Nie? No, to też fajna sprawa, przydatna. Jeszcze download albums, tutaj możemy, jak masz właśnie i używasz Amazon Photos, to sobie możesz pobrać albumy na dysk. Settings to są ustawienia. I co w tych ustawieniach mamy? General. Signed up, czyli ty tu możesz się wylogować. Manage storage, zarządzanie miejscem, system, ustawienia systemowe, show notifications, powiadomienia, żeby się pojawiały, start Amazon Photos on Startup, czyli żeby się włączał ten program do obsługi chmury Amazon razem z systemem. A polecam upload hidden files, czyli wgrywanie ukrytych plików. Czyli tu jest tak, jak jest opisane. Hidden files include system files generated by your operating system that help your computer run smoothly or files you have chosen to hide. Czyli pliki, ukryte pliki zawierają systemowe pliki, które ukrył system. System, bądź takie, które ukryłeś ty sam. Ja tej opcji nie polecam i nie włączam i nie polecam włączać. Bo ukrytymi plikami są zwykłe pliki systemowe, takie jak na przykład desktop.ini, jakieś takie, nie wiem, Fumble, jakieś inne, jakieś systemowe. Jak to włączysz, to desktop.ini będziesz miał też w chmurach, nie? W chmurze Amazonu. Więc nie polecam. Enable AutoConnect will detect new device and let you set up backup of your device. Aha. Override always. No, czyli możemy to wyłączyć bądź włączyć. To jest tak zwane kopiowanie urządzeń. Czyli jak podłączyłbym teraz pendrive'a, ja zrobię apply, czyli zapiszę zmiany i teraz OK. I teraz odłączymy pendrive'a od USB. Proszę. I teraz jak ja podłączę pendrive'a, to prawdopodobnie Amazon zapyta się mnie, czy go skopiować. O, widzicie? AutoConnect. I teraz pyta nas, czy skopiować tego pendrive'a do chmury. Nie? I oczywiście teraz kliknę na skip, czyli pomiń, bo nie będę kopiował. I jak chcesz, to sobie to wyłączę. Ja sobie to wyłączę, bo nie będę chciał kopiować z pendrive'ów do chmury. Albo innych nośników USB, nie? Na przykład dysków twardych. Enable Notification Budgets. Czyli, tak jak to się nazywa? Budget to po angielsku naklejka? Nie, ale nie pamiętam, co to słowo znaczy teraz, ale powiem wam, o co chodzi. Notification budget to jest to. Tak jak tutaj macie ikonę i ten taka czerwona kropeczka, bądź zielona.
to jest na ikonce taka, jak na Androidzie jest, nie? Bo my mamy ikonkę Face'a i jeszcze na dodatek mamy taką kropeczkę z cyferką 2 albo 3, albo ileś tam, nie? Że tyle powiadomień jest z Facebooka i nieprzeczytanych. No to tu o to chodzi. Żeby się pojawiały takie oznaki. O, odznaka. Budget to jest odznaka po angielsku. Przypomniało mi się. Dalej mamy, to była zakładka General. Dalej mamy zakładkę Sync, czyli synchronizacja. Nie wiem, kto wpadł na taki głupi, ale naprawdę to głupi pomysł, żeby wyłączyć co? Synchronizację domyślnie. W taki sposób, że działającą jak inne chmury. Czyli na przykład OneDrive, nie? I teraz jakbym, czyli nie mam teraz folderu specjalnego, do którego się wgrywa pliki i one idą do Amazon Drive, tylko się wybiera foldery, które się będą synchronizowały, nie? Tak, taki trochę inny sposób to działa. Czyli wybierasz General i te, nie, General, tylko tutaj, to backup i tutaj wybierasz sobie folder, nie? Który masz się kopiować. No a jeżeli chcesz taką klasyczną, taką zwykłą synchronizację, że chcesz, że wybierasz sobie folder na dysku, potem kopiujesz do niego pliki, które mają być w chmurze, to musisz aktywować synchronizację. Klikasz Enable Sync. Ale teraz muszę zatrzymać nagrywanie, bo OBS zostanie zamknięty prawdopodobnie, bo się będę musiał odświeżyć i tak zrestartować cały shell, cała powłoka pulpitu. Więc zatrzymujemy i się widam, żegnam na chwilę i widamy się wtedy, jak tą synchronizację uruchomię. Nie zrestartował się żaden szal, ale do świętego spokoju zatrzymałem nagrywanie, bo dzięki temu pliku sobie nie uszkodziłem, nie? Ale teraz po włączeniu tej synchronizacji, po kliknięciu tej opcji Enable Sync, teraz mamy opcję Sync Your Folders, czyli With the Mirror-like Functionality, czyli to jest właśnie Mirror-like, czyli lustrzana synchronizacja, to się tak nazywa. Option, you can edit files in your sync folder. No, czyli teraz możesz sobie wyedytować zawartość folderu. And you will always see the most recent files in all locations. Czyli tutaj i tutaj. No, to jest klasyczna synchronizacja. I teraz Amazon Drive folders, czyli wybieramy foldery, które są już i które mają się synchronizować, a które nie, ale oczywiście polecam wybierać All, Select All i tylko wszystko i klikamy OK. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, Local Sync Folder, czyli tu macie ścieżkę tego specjalnego folderu, do którego się wgrywa pliki, po wgraniu których się właśnie one wgrywają do chmury. Mam nadzieję, że czajcie. Ale ją się ten folder znajduje w C Users, tam nazwa użytkownika Amazon Drive. Broń cię, Panie Boże, nie ustawiać partycji systemowej na folder synchronizacyjny. Zmienić proszę to na inną partycję. Ja sobie wybiorę partycję D, bo jak widzicie, tutaj mam partycję, ten folder już od Dropboxa, od dysku Google'a, od Megi. Jeszcze od OneDrive'a, nie? Te właśnie synchronizacyjne foldery. I teraz muszę zatrzymać nagrywanie, bo prawdopodobnie teraz ten folder, ten pozmienie tego folderu zostanie albo cały system zrestartowany, albo taki tak zwany shell, czyli się tak odświeży cały pulpit. Tak mignie obraz. I wszystkie programy zostaną zamknięte i uruchomione podobnie, nie? Więc żegnam się z Wami znowu na chwilę. Po wyborze tego folderu jeszcze się nic nie zrestartowało, więc mogę Wam powiedzieć, macie ścieżkę D, Amazon Drive i ja tak zostawię i potem klikacie Start Sync. Ale teraz jak ja kliknę Start Sync, to się właśnie tak cały pulpit odświeży
będę te myśleć poczekać chwilę, bo obawiam się, że prawdopodobnie i antywirus zamknie i wszystkie programy, które pracują w tle, i one zostaną uruchomione ponownie. Także się nie wystraszcie, że nagle wam pubic zniknął, tak aby się coś skraszowało czy coś, bo to jest normalne. To żegnam się z wami jeszcze raz, po raz kolejny. No niestety nie muszę tak robić, jak wam chcę coś fajnego pokazać. Dobra, już jestem po sprawie, więc teraz wrócimy na chwilę do tych ustawień, jakbyście zapytali. Teraz o program się, jak widzicie, nam zamknął, nie? Bo mówiłem, że ten program się pulpit się tak jakby odświeży, a i programy zostaną zamknięte, nie? OBS mi się też wyłączył i musiałem go włączyć ponownie. No, ale teraz ten program siedzi w traju. Tu jest jego ikonka, to. To jest właśnie Amazon Photos, czyli program odpowiedzialny za obsługę chmury Amazon Drive. I co my tu mamy? Rozmiar, zajętość tej chmury, powiadomienia, synchronizacja, jak widzicie, też mi się tutaj jeszcze synchronizuje. Nie, w tle. O, możecie sobie kliknąć i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Pojawiła nam się nowa zakładka tutaj w interfejsie, czyli Sync, niektórych właśnie nie było. No. No, no i co jeszcze w tych ustawieniach mamy? Możliwość właśnie zmiany folderów, które mają się synchronizować i jeszcze mamy tutaj, bo Disable Sync for New Top Level Folders I Create on Amazon Drive. No, czyli wyłączenie synchronizacji dla wysokopoziomowych folderów, czyli nie, czyli takich głównych, czyli bo foldery mają wysoki poziom i nie, są wysokiego poziomu i niskiego poziomu. Tu chodzi o hierarchię. Ja wam wytłumaczę. To, czyli to Amazon Drive, to niebieskie, to jest folder wyższego poziomu niż NCS i Windows XP. Jeżeli tutaj w głównym folderze stworzę nowy folder, to zostanie po włączeniu tej opcji, nie będzie się synchronizował, więc też według mnie dla mnie to też takie dziwne, więc tą opcję też wyłączcie. Nie? To Disable Sync New Top Level Folders I Create on Amazon Drive. Apply. O! Tego też nie włączajcie. Jak macie to włączone, to wyłączcie. Dalej mamy Bandwidth, czyli możliwość ograniczenia szybkości wysyłania i pobierania, żeby nie obciążyć naszego połączenia internetowego. I jeszcze zakładka proxy, która pozwala na skonfigurowanie serwerów proxy, jeżeli używacie. Ja mam autodetect, czyli bo ja mam serwer, nie używam proxy na połączenia z internetem, więc ja tych danych tutaj nie potrzebuję. Adresu serwera i portu, na którym działa, więc nie jest mi to potrzebne w moim przypadku, więc autodetect, czyli wykrywa automatycznie, nie? Jak mam skonfigurowane połączenie z internetem. Poza zastosowaniem wszystkich zmian klikamy apply i klikamy OK. No i teraz całą konfigurację wam pokazałem, nie? Więc tu ma, aha, jeszcze sobie wyjdziecie na zakładkę Sync, to macie tutaj jeszcze dwie zakładki, tutaj menu takie. Syncing, czy jak to przeczytać wam prawidłowo, czyli powiadomienia na temat synchronizacji i failed, czyli jakieś niepowodzenia, nie? Dobra, to co teraz? No po prostu tutaj to menu już też wam omówiłem, więc wszystko, możemy ten program sobie zamknąć, nie minimalizować, tylko po prostu normalnie możemy to okno zamknąć i ten program tutaj sobie w treju pracuje, a nie, to jest inna chmura. Teraz wam powiem, co ja włączyłem. To jest chyba iCloud, tak, nie, to jest Google. A my szukamy Amazona. To jest Amazon, to. Ja nie mam kursu.
No my możemy sobie kliknąć na domek, to wtedy otworzy nam się właśnie to całe menu. Tu mamy różne statystyki i tak dalej, nie? W zakładce Home. Dobra, to co mam jeszcze pokazać? No może, że ta synchronizacja działa, nie? To więc otworzymy ten specjalny folder. Tutaj mam Amazon Drive. Jak widzicie, tu mam dwa foldery: NCS, Windows XP i Desktop Ini, ale ten plik jest ukryty, więc jego nie będzie w chmurze. Spróbujemy stworzyć nowy folder o nazwie na przykład YouTube. Cyk. O. I teraz jak widzicie, tutaj mamy ikonkę znowu. Jak o, widzicie, synchronizacja się robiła. I teraz sprawdzimy, czy to w przeglądarce działa. Jest dostępne, nie? Piszemy www.amazon.com ukośnik drive, cloud drive. Link będzie w opisie też. Nie wiem, mam nadzieję, że literówki nie zrobiłem. Sorry, wiedziałem. Literówka. Dobra, wyszukam nam to. A może cloud, nie? Albo po prostu drive. Zobaczymy. O, teraz się dostaliśmy. I teraz się musimy dostać do nie Fotos, tylko Drive'a, nie? A, najszybciej jest, wiecie, wyszukać woda w Google. Ale linka wam dostaniecie do tego. O, proszę bardzo, mamy. To jest Amazon.com ukośnik Cloud Drive, czyli na początku dobrze pisałem. To musiałem literówkę zrobić. No i jak widzicie, utworzyłem katalog na komputerze w folderze tym synchronizacyjnym o nazwie YouTube i w przeglądarce jest dostępny, nie? Czyli co? Synchronizacja działa, jak powinna, nie? No, ale spróbujemy wejść do tych ustawień tego Amazona. Tutaj to, domek, teraz settings, sync. I włączymy tą opcję. Disable Sync for New Top Level Folders. I teraz, jak tutaj sobie OK, play zrobimy i klikniemy OK. Ale teraz uwaga, w przeglądarce stworzymy katalog wysokopoziomowy. Czyli tutaj zrobimy folder. Czyli klikamy na Create New Folder. Piszemy test. Create. OK. Stworzyłem. I zobaczymy, czy się ten katalog pojawił. Tutaj. A, widzicie? Nie ma. Nowy folder jest jakiś. Ale już on się nie nazywa test. A, widzicie? Bo się nie synchronizuje jak trzeba. Więc teraz włączymy tam opcję Top Level Folders z powrotem. Sync i to odznaczamy. Apply. OK. I teraz zobaczymy teraz. No, to już się może nam nie synchronizuje, więc spróbujemy nowy, jeszcze jeden katalog zrobić. All files. Create new folder. Test 2. Test. Test 2. Create. Proszę bardzo, i zobaczymy teraz. No dobra, wyjdźmy i włączymy jeszcze raz. To jest nie tak jest, nie? Sync. Sync complete. Czyżby to w jedną stronę tylko działało? No a teraz się pojawiło.
Jak te wam się nie pojawiają te pliki, to po prostu sobie kliknijcie w ikonę w treju i tutaj da sync complete. To się tak jakby wam odświeży i wam się pojawi wszystko, nie? No. I nie kombinujcie z tymi opcjami tutaj w ustawieniach. Tutaj, nie tutaj, tylko settings, sync. Tego nie zaznaczajcie. Jak to macie włączone, to jak sobie to zaznaczycie, apply, to nie będą wam się katalogi tworzyły. Jeszcze jeden katalog zrobimy w przeglądarce. Tak, nie approach, tylko create new folder. Test 3. Pyk. Wejdziemy w ikonkę w treju, klikniemy na sync complete. Zamkniemy program i zobaczymy, czy się pojawił. Widzicie? Nie ma. Tutaj, nie w tym katalogu. Folderu o nazwie test 3. Bo jest wyłączona synchronizacja folderów wysokiego poziomu. Czyli jak zobaczycie tą opcję w ustawieniach tu, to sobie ją od razu wyłączcie. O, i ona ma być wyłączona. O, i teraz wchodzimy znowu w ten sync complete. I nam się odświeżą wszystkie foldery i bo już powinno być dobrze. Jeżeli nie, to po jakimś czasie się to zrobi, także spokojnie. Bo to jest wiadomo, synchronizacja z chmurą to czasami to chwilę zajmuje, nie? O, już się pojawiło. No to jak widzicie, tak ta synchronizacja działa. A jak z plikami, które chcemy wgrywać? No sobie spróbujemy skopiować jakieś pliki. Na przykład, nie wiem, coś mam na adacie, jakiś plik tekstowy. Jakiś wordowski. No jakieś 00. Zobaczę, co to jest. No, opis któregoś filmu, który mi nie wyszedł. On już nie jest niepotrzebny. Ten film jest wgrany, więc spoko. Więc skopiujemy to sobie, tylko zamkniemy to okno, bo nam przeszkadza. Do tego specjalnego folderu Amazon Drive na partycji D, bo ja tak ustawiłem, że on się na głównym w głównym katalogu partycji D znajduje. No tam, gdzie inne chmury mam i wklejamy. Zobaczymy teraz w ikonce w treju. Pyk. Już się niby zsynchronizowało. Więc tu spróbujemy. Otworzymy przeglądarkę. Proszę bardzo, macie. DocX. Zobaczymy, czy to możemy podejrzeć. A, Bing to Viewing. Czyli będzie przygotowany do podglądu. Czyli trzeba poczekać jakiś czas. A propos podglądów, to wam mówiłem o zdjęciach, nie? Ale na przykład muzyki już sobie tak nie podejrzysz. Nie wiem, czy mówiłem, a jeżeli nie, no to lepiej późno niż wcale, nie? Jak widzicie, macie tylko nazwę pliku i nic więcej nie ma. I ikonkę. A jeśli chodzi o wideo, to na wideo nie sprawdzałem, więc musicie sobie sprawdzić. Bo nie mam takiego filmu krótkiego, który bym mógł grać, chyba że nagram telefonem coś takiego króciutkiego i zobaczymy na żywo, nie? Dobra, jestem z wami z powrotem. Nagrałem przykładowe nagranie, tamten fragment, co mówię, że nie pokażę wam, bo nie mam wideo, a potem coś tam reklamy się nagrały i tak dalej, ja to wytnę w postprodukcji. Także spróbujemy teraz skopiować ten plik na tego całego Amazona i zobaczymy, czy da się obejrzeć film. Podłączyłem telefon do komputera. Zobaczymy. Zobaczycie razem ze mną.
Ale znając życie, to nie jest znowu niedostęp jest. No, ten Xiaomi ma tak właśnie Redmi, że zawsze trzeba mu tam przełączać na Android Auto, bo się ładowanie włącza. To jest denerwujące. Dobra, i teraz spróbujemy właśnie dodać. Tylko muszę jeszcze jeden katalog otworzyć, jeszcze jedno okno. Na prawą stronę, a telefon na lewą. Android, media, Hekorad, czyli AZ Recorder. Nie, i teraz tu mamy jeden plik, a teraz tu muszę otworzyć z tego całego Amazona. No. Szukamy D, Amazon Drive i szukamy teraz tego pliku, proszę bardzo, i kopiujemy, żeby się nam to zsynchronizowało. Proszę bardzo, a tu mi się odezwała jakaś reklama pod spodem. Stop. Aha, bo tu nam jakieś noc czytajna się włączyła. Reklama. A Google Drive i Mega też przeczytają czasami reklamy. Także ty, zwłaszcza jak masz wersję darmową, nie? I zobaczymy, jak idzie ta synchronizacja nam tutaj z chmurą. Proszę bardzo, idzie 5 minut, jeszcze moja, czy 5 minut potrwa. 7, 6. To ja odchodzę i wracam, jak to nam się to wgra. Dobra, jestem z wami z powrotem. Wygrałem jeden plik wideo. Zobaczymy, czy nam będzie działał. Nie, w przeglądarce okrem F5. Zobaczymy, czy się pojawił. Jeszcze nie, bo musi być komplet. Wiecie co, bo jest takie. Czekajcie, bo muszę do tłumaczenia włączać za chwilę. Thinking 1. A tu jest waiting. In quay, czyli jest w kolejce. Czyli się ta synchronizacja nie udała. I wgrywa jeszcze raz. Bo mi się coś nie powiodło. To dobra, to znowu się żegnam. No, wracam do was z powrotem, bo wygrałem plik. W końcu jakiś problem mieliśmy, nie? Ale się udało. Wgrałem plik i zobaczymy, czy da się go podejrzeć. O jest, pewnie. Your video is safety backed up, but it's not yet ready to playback. On the web, please try again later. Co? Video still processing. Aha, nadal przetwarzane. Czyli musimy poczekać, ale playback jest. Tylko tak jak na YouTube. Jak się wgra film na kanał, to on od razu nie jest super jakości, tylko tam 360p i dopiero potem w jakimś czasie jest chyba Full HD, nie? Czy tam 4K. Więc no to prawdopodobnie jest playback, tylko nie od razu po wgraniu, nie? Serwery Amazonu muszą to przetworzyć. No to tyle. Jeśli chodzi o klienta dla Windowsa i o wersję webową. Przejdźmy teraz na telefon. Jeszcze tak z 10, może 5 minut, może 5-10 minut więcej, nie? Pokażę wam tą aplikację mobilną już tak pokrótce i będę się z wami żegnał. Widzimy się na telefonie. Jestem z wami z powrotem, swoją drogą, coś się dzieje w mojej okolicy, bo syreny wiją. Ale wracamy do tematu. Jesteśmy już na telefonie, aplikację Amazon Drive pobieracie sobie ze sklepu Play albo z App Store, jeżeli używasz iOS-a, a na Huawei nie ma. Bo coś sprawdzałem, że w galerii tej chmury nie ma. Amazon Drive, proszę bardzo. I macie do pobrania Amazon Photos i Amazon Drive. Na temat Photos nie będę się wypowiadał, bo Photos to jest taki odpowiednik właśnie dysku tego.
usługi Google Drive, nie? A Amazon Drive to jest zwykły dysk w chmurze. Więc ja to sobie tylko to zainstalowałem, nie? I po instalacji klikacie tutaj sign in, żeby się zalogować. Logujecie się na swoje konto Amazon. Ja mam tutaj zapisane, hasło jest zabezpieczone i zagwozdkowane, tak spokojnie. Pokaż hasło, jeszcze jest taka opcja, ale oczywiście jak chcesz sobie spojrzeć, ale tego oczywiście robić nie polecam. I klikamy zaloguj. A po co pokazywać hasło, jak je znamy? Nie? No właśnie, jesteśmy w domu. I co my tu możemy zrobić? Mamy trzy zakładki. Recent, czyli ostatnio wykrywane pliki. All, czyli wszystkie pliki. I settings. Nie? Do góry mamy wyszukiwanie. W wersji webowej też jest wyszukiwanie. Tam nad plikami, nad listą. Bo nie wiem, czy wspomniałem. Obok wyszukiwarki w aplikacji mamy możliwość zmiany widoku. Lista bądź kafelki. A w wersji webowej takiej opcji przynajmniej nie znalazłem, żeby takie coś było. Zmiana widoku. I mamy jeszcze menu. Upload, tutaj możemy wyszukania pliku. Zrobienia zdjęcia, tutaj po prostu zwalasz na aparat i wstrzygasz fotkę i ci od razu idzie do Amazon Drive'a. Dalej mamy Take a video, czyli nagranie filmu. Files, czyli możliwość wygrania pliku z telefonu. Z pamięci SD bądź wbudowanej oraz Add photo and video. Czyli z galerii możemy dodać sobie fotkę. Tego wam nie pokażę, bo wyświetlałoby się prywatne zdjęcia. No i mamy create folder, czyli możesz stworzenia folderu prostego. Select all, czyli zaznaczenie wszystkich plików. Pozycji, bo to nie muszą być pliki, mogą to być foldery. Create text file, to jest bardzo fajna rzecz, bo możemy sobie notatkę tutaj stworzyć. Okej, i możemy tutaj sobie coś usiąść i sobie coś napisać, nie? No bardzo fajna sprawa. Polecam też, bo nie sądzę, że się nie przyda. Proszę bardzo, może klikamy teraz na ptaszek po prawej stronie i powstał plik test.txt, zwykłe txt. Nie? I jeszcze mamy sort by, to jest sortowanie. Sort by name, czyli według nazwy, i sort by date, czyli według daty. Nie? No i to byłoby tyle. W ostatnich plikach mamy tylko wyświetlane ostatnie pliki. A z każdym plikiem mamy jeszcze takie rzeczy jak. Możemy zrobić takie rzeczy jak. Czy folderem, nie? Udostępnianie linka. Możemy sobie udostępnić. O, linka i udę na różnych mediach społecznościowych. Dalej mamy możliwość sobie przeniesienia, czyli opcja Move. Wybierasz sobie folder docelowy i przenosisz. Move folder to treść, czyli przeniesienie akurat folderu do kosza, bo ja kliknąłem na to menu obok nazwy folderu i jeszcze rename folder, czyli zmiana nazwy folderu. Jeżeli klikniesz na menu obok pliku, to będziesz miał opcję dotyczące pliku. Dokładnie takie same, tylko że jest jeszcze opcja pobrania na pamięć telefonu. No i to byłoby tyle. Każdy folder czy plik możesz sobie przytrzymać i potem klikać, żeby sobie zaznaczyć więcej. I opcje masz takie do góry jak udostępnianie, przeniesienie do kosza, zaznaczenie wszystkiego i odznaczenie wszystkiego. No, ty to byłoby tyle. W zakładce settings w aplikacji mamy tak. Upload on cellular, czyli wgrywaj przez LTE.
polecam włączyć, chyba że nie masz pakietu LTE albo go masz bardzo mało, to sobie tą opcję wyłącz. Manage Storage, możemy sobie wyświetlić zajęta z góry tej Amazonu, help and feedback, czyli możemy wysłać opinię bądź poczytać na temat korzystania z tej chmury. Legal, czyli informacje licencyjne. Version, czyli informacje na temat wersji aplikacji. I account, czyli możliwość wylogowania sign out, czyli opcja wylogowania się z konta. Nie? I tyle. Jeszcze raz pytają na samym końcu: do you want to allow uploads on server? Czy zezwalasz na wygrywanie plików do chmury przez LTE? Ja kliknę server and Wi-Fi, Wi-Fi, czyli LTE i sieć komórkowa i właśnie Wi-Fi, żeby działało tutaj i tutaj. Bo ja u mnie chmura tak może działać, bo ja mam duży pakiet LTE, 50 giga, to nie jest mało, więc spokojnie. No i taka prosta aplikacja do zarządzania plikami właśnie w chmurze Amazon Drive. Jest to prawda, to Amazon Photos jeszcze. Ja to na chwilę sobie zainstalowałem, ale to tam mówię, tam można sobie albumy tworzyć, jakieś wspomnienia. Tak jak w zdjęciach Google'a. Dokładnie tak samo. Więc, a po drugie, nie pytajcie się mnie o Amazon Photos i Google Photos, bo na temat tych dwóch usług nie będzie filmu, na pewno. Tak jak podobnie jak w przypadku gier Google Play i tego. I Samsung, jak się nazywało, Game Launcher. Pisałem wam, nie, o tych usługach. W postach na społecznościówce. A propos tego zdjęcia Google Play, to się nie wypowiadałem chyba tam, ale no, ja tam chyba nic nawet nie mam. Nie, mam, bo mam połączone z dyskiem Google, więc nie będę w stanie wam tego nagrać, bo mi się pokażą zdjęcia prywatne, więc będzie siara ze mnie potem. Nie mogłoby być nawet niebezpiecznie, mógłby mieć nawet problemy jakieś, więc lepiej nie ryzykować, nie? Dobrze, zawsze się możecie o jakąś funkcję spytać, bo ja do tej usługi zdjęcia Google mam dostęp zawsze, bo ona jest systemowa, nie? A Amazon Photos nie będę używał, bo wolę używać Amazon Drive, jak już, nie? Dobra, a ja się teraz żegnam, kończę to. Jedno z dłuższych moich nagrań na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobało, nie? I skorzystacie z tego. Bo mi się ta chmura zaczęła podobać. Bo ona działa dosyć szybko. Też. Ta synchronizacja, zwłaszcza ten upload, jest taki szybki dosyć, nie? I wszystko działa jak powinno. Więc nie widzę żadnych błędów, żadnych bugów. Więc polecam. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.